Hej, hej, witajcie. Z tej strony Kamila. Dzisiejsza retransmisja Art Journalowe Love to temat owoce. Ja postanowiłam, że owoce będą moją inspiracją, jeżeli chodzi o kolor, więc wybrałam trzy soczyste, takie owocowe kolorki, które blenduję po skosie. Mam w tym swój ukryty cel, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Tutaj, jak widzicie, wracam wciąż do żółtego, żeby wymieszać to z tym pomarańczowym. Ten pomarańczowy jest mocno napigmentowany, a zarazem nasączony, jeżeli chodzi o mój pad. Więc muszę go dobrze rozblendować. Dodałam też kolor różowy i no, tło jakby gotowe. Dzisiaj postanowiłam również pobawić się wodą, ale w nieco inny sposób niż z bloczkiem akrylowym. Tym razem wykorzystam stemple. Już kiedyś wykorzystywałam te stemple na innym wpisie. I tym razem chcę zrobić prawie to samo. Co znaczy prawie to samo? Chodzi o to, że wtedy ten stempel odbijam pół na pół w pionie i tylko i wyłącznie wykorzystałam ten stempel. Natomiast tym razem chcę dodać jeszcze inny. Jest to świetny sposób na dodanie zainteresowania w tle, a zarazem jakby taki nieoczywisty. Ściągacie jakby nadmiar pigmentu, który mają tusze w sobie. Także tutaj też całkiem ciekawa technika do zabawy w Art Journalu. Tutaj jeszcze chcę trochę więcej koloru zabrać. I no tak, tło jest do góry nogami w chwili obecnej, ponieważ zapomniałam, że obróciłam sobie do odbijania stempli szkicownik. Niemniej jednak na szczęście tym razem mój wpis później ostatecznie będzie we właściwej pozycji. Prócz dodania takiego właśnie efektu ducha, można powiedzieć, dodaję również szablonowe przetarcia z użyciem tuszów. Jak macie za mały szablon, to możecie spróbować powtórzyć wzór, tak jak ja tutaj zrobiłam. Pamiętajcie, że nie musicie na bieżąco czyścić szablonów z tuszów, ale warto pamiętać o tym, żeby nie zabrudziły Wam kolejnej pracy albo mediów, które będziecie używać na kolejnych pracach. Także tutaj warto raz na jakiś czas przejrzeć szablony, z których korzystacie. Tusze Distress Oxide są tyle fajnymi tuszami, że ze względu właśnie na zawartość pigmentu i swoją konsystencję nie wchłaniają się w papier od razu, więc możecie je warstwować, dzięki czemu jasne kolory możecie nakładać na ciemne kolory. I to też jest fajny efekt, dlatego ja tutaj przemieszałam swoje kolory. Teraz pora na chlapania. Postanowiłam dodać chlapania w kolorze niebieskim. Musicie pamiętać, ja to powtarzam stale, że tusze Distress Oxide po wyschnięciu robią się nieco jaśniejsze, jeżeli chodzi o chlapania, to znaczy jeżeli chodzi o tuszowanie również, ponieważ reagują z wilgocią z powietrza, ale jeżeli chodzi o chlapania bardziej, dlatego że do chlapań dodajemy wodę. Woda wydziela tą oksydę, ten pigment się robi taki właśnie bardziej skredowiały.
można to chyba tak nazwać. Dodaję inne chlapania w innych kolorach i pomiędzy chlapaniami przesuszam moją stronę, dlatego że nie chcę, żeby mi się kolory chlapań zmieszały ze sobą. Co prawda różowy z żółtym całkiem ładnie współgra, ale tak już ze względu bezpieczeństwa i żeby później kiedyś nie zapomnieć w trakcie, to już taki sobie wyrobiłam nawyk, żeby między chlapaniami przesuszyć pracę. Tu dodałam jeszcze trochę chlapań zwykłą wodą, żeby jeszcze trochę bardziej zróżnicować tło. Suszę i no, kolejnym etapem będą odbitki stemplowe. Tym razem postanowiłam nie dodawać ich dużo. Zrobię odbitki z napisami tu i ówdzie, wiecie, tak, dla mojego ulubionego bałaganu i chaosu w tle. Natomiast chciałam poodbijać coś jeszcze, no i wpadłam na pomysł zrobienia ramki z takiego fajnego stempla szachownicy. Jednak kiedy zrobiłam z jednej strony krawędź, to stwierdziłam, że o wiele fajniej to będzie wyglądać w formie marginesu, więc zostawiłam to jako margines i nie robiłam już typowo całego obramowania. Dobra, teraz sprzątam sobie trochę z biurka, ponieważ tym razem postanowiłam do mojego wpisu włączyć wycinankę z maszynki, no i musi wskoczyć na biurko maszynka. Wycinam sobie misia, który będzie trzymał cytrynkę. Cytrynka będzie odbitką stemplową. Wykorzystuję jakieś stare skrawki papierów skrapowych w odpowiednich kolorach. Jest to miś, który jest składany z elementów, więc będzie idealnie pasował, ponieważ łapki będę mu przyklejała osobno. I tutaj całość mojego wpisu bardzo fajnie się zgrała z napisem, z kolorami i z tematem, czyli tak planowo, nieplanowo. Prócz ciemnego koloru misia zamierzam dodać też ten jaśniejszy kolor, który mam tam przygotowany, żeby no, trochę go zróżnicować, bo mógłby ten misio zostać taki ciemny, ale on taki wtedy wydaje mi się nieco smutny, smutny, smotaśny. Dlatego na pyszczek dodam mu trochę jaśniejszego, no i rozjaśnię mu uszka. I teraz powiem szczerze, że dopiero przy obrabianiu filmu pomyślałam sobie, bo tam mam wycięty ciemniejszy pyszczek, że mogłam podkleić go, wtedy mój pyszczek, ten jaśniejszy, byłby nieco wyżej, więc miałabym nieco więcej wymiaru tego 3D, no ale summa summarum nie jest najgorzej, więc okej. Ale czasem możecie właśnie pomyśleć nad tym, jak możecie wykorzystać wycięte elementy do waszych prac. Jeżeli macie ich oczywiście za dużo, tych elementów. Dobra, misio posklejany. Teraz pora na cytrynkę. Cytrynkę odbiję tuszem archiwalnym, ponieważ zamierzam ją pokolorować kredkami Derwent Inktense. Są to rewelacyjne kredki, bardzo mocno napigmentowane i tak naprawdę nie musicie nawet wkładać wiele wysiłku w to, żeby ładnie pokolorować obrazek. Wystarczy tu i ówdzie nałożyć pigment i później użyć pędzelka, żeby to wszystko rozprowadzić, i kredki zrobią za was robotę, taka jest prawda. Serio, szczerze je polecam, naprawdę. Możecie malować suche na suche, suche na mokre, naprawdę sposób cieniowania zależy tylko od was. A
obrazki będą naprawdę rewelacyjne. Już kiedyś korzystałam z kredek akwarelowych i to nie było to. Natomiast te kredki są świetne. Jeżeli lubicie kolorować akwarelą, to spełnią Wasze oczekiwania wszelkie, naprawdę. Suszę swój obrazek, żeby go wyciąć. Jak widzicie, nie dokleiłam misiowi łapek, ponieważ misio będzie trzymał tą cytrynkę. Cytrynka to jest taki uśmiechnięty owoc, więc idealnie do tego wpisu się nada. A składam swoje elementy, tak wiecie, żeby odpowiednio on sobie trzymał tą cytrynkę. Myślałam, że może trochę bardziej ją będzie mógł objąć, ale niestety jest za malutki. A znalazłam taki napis: Somewhere between here and there I found happiness. Czyli gdzieś pomiędzy tu i tam znalazłam swoje szczęście. No i u mnie to szczęście to ta cytrynka uśmiechnięta, radosna. Misio znalazł szczęście i pomiędzy tu i tam to jest ten żółty pas, więc wszystko idealnie się zgrywa i cały wpis ze sobą współgra. Nie zapomnijcie o uziemieniu elementów, które przyklejacie, czyli na przykład o dodaniu podłoża. U mnie pod misiem to będzie cień. To już wszystko, jeżeli chodzi o mój wpis. Ciekawa jestem Waszych. Zapraszam na kolejne spotkanie i dziękuję bardzo, że oglądacie moje filmiki. Do zobaczenia. Pa!